inną poważną zmianą, która zaszła w ostatnich latach w dziennikarstwie agencyjnym, jest przejście do informacji multimedialnej. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu pisaliśmy teksty i to było nasze główne zadanie. One się rozchodziły kablami i teleksami po redakcjach całego świata. Dzisiaj tekst bez zdjęcia ma niewiele szans na publikację, jako że większością naszych klientów są teraz rozmaite serwisy internetowe. Także musieliśmy zrobić ogromny wysiłek, żeby publikować odpowiednią ilość zdjęć. To nie znaczy, że dawniej zdjęć nie było. Oczywiście były, ale obsługiwaliśmy tylko najważniejsze wydarzenia, a cała masa wydarzeń, powiedziałbym, drugorzędnych zdjęć nie potrzebowała. Tak już dzisiaj nie jest. Musimy mieć wszędzie zdjęcia, także prowadzi to albo do zwielokrotnienia wysiłków dziennikarza agencyjnego, który i pisze, i fotografuje, a oczywiście dużo lepiej jest, jeżeli ma zawodowego fotografa, bo jednak jakość zdjęć na tym bardzo zyskuje. No ale to też już należy powoli do przeszłości, bo dzisiaj potrzebujemy wideo, co prowadzi do ogromnych wydatków, do ogromnych wysiłków, ale co z pewnością jest przyszłością informacji, bo jak wiadomo, jedno zdjęcie to 1000 słów, a jedno wideo to pewnie 1000 słów zastępuje. No i rzeczywiście daje odbiorcy, ostatecznemu klientowi, czytelnikowi czy widzowi najbardziej kompletną informację. Także tutaj praca agencji także się zmieniła. Nie wiadomo, co będzie następnym razem. Pewnie będziemy mieli trójwymiarowe informacje, które trzeba będzie jakoś jeszcze w specjalny sposób kręcić.